Dominika Rembelska. Dominika, powiem tak, no zaimponowałaś tutaj wszystkim przygotowaniem fizycznym, odpornością na ciosy, podjęłaś wyzwanie w ostatniej chwili, bo trzeba to powiedzieć, dzisiaj dowiedziałaś się o walce i dzisiaj zastąpiłaś białoruską rywalkę w walce z Judytą Niepogodą na gali Side Fight 2. Powiem tak, jestem pod wrażeniem. Możesz coś powiedzieć od siebie? Wszyscy się zdziwili w mojej odwadze, żeby nie powiedzieć brawurze raczej, że ja to wyzwanie dzisiaj rano podjęłam. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj rano prowadziłam treningi i musiałam to zrobić, bo nie mogłam zostawić moich dzieci, które bardzo pozdrawiam, bo zostawiłam trening w połowie. Ale taka szansa się po prostu więcej nie powtórzy. Wiem o tym, że to była okazja, którą dostałam od losu i po prostu musiałam przyjechać i miałam okazję zobaczyć z bardzo dobrą, tytułowaną zawodniczką i bardzo się z tego cieszę, że przetrwałam. Mogę powiedzieć tak, to był twój zawodowy debiut, o ile się nie mylę, tak? Do tej pory nie toczyłaś zawodowych walk. Jak się czułaś w zawodowej walce w takim wydaniu tutaj akurat tej opery? No bo też specyficzny obiekt, to też trzeba przyznać, że niejednego zawodnika może przestraszyć. Znaczy, ja nawet nie zdążyłam się speszyć tym, ponieważ przyjechałam prosto właściwie na walkę, po długiej drodze jeszcze w korkach, bo majówka. Także nie zdążyłam poczuć tej atmosfery, tego, że to jest zawodowa gala, że to jest opera, że to jest jakieś specjalne miejsce. Skupiłam się po prostu na walce, tym bardziej, że ja tak naprawdę kickboxing trenuję półtora roku, niecałe. Więc dopiero zaczynam, są wszystko moje debiuty i każdy zawody to jest właściwie początek. No. Późno zaczęłaś, ale widać, że nie sprawiało ci to. Znaczy, czułaś się dobrze na tle tak rutynowanej zawodniczki i naprawdę dałaś dobrą walkę. To chyba to znaczy, że masz jakieś papiery na te zawodowe walki. Jestem instruktorką capoeiry, trenuję capoeiry od 15-16 lat właściwie już, więc jakby to mi dało podstawy do tego kickboxingu. Ale to jest jednak też zupełnie coś innego, także musiałam bardzo dużo nawyków zmienić. Ale też nie podeszłam jakby do Judyta, mnie bardzo miło przywitała i też nie przywitała mnie jak jakąś początkującą osobę, tylko po prostu na równi i bardzo jakby tak sympatycznie mnie przyjęła, więc myślę, że też jej postawa, nie gwiazdy, tylko normalnej osoby, też mi dała jakby więcej pewności siebie. Ale już na ringu biła bez opamiętania, tak z tego co zauważyłem, bo ciosy naprawdę ważyły. Tam było, ja się bałem, czy ty przetrzymasz w ogóle te bombardowanie, ale okazywało się, że przetrzymujesz, a nawet oddajesz te ciosy. No, odporność na ciosy akurat mam, bo trenuję sporo z mistrzem świata Piotrem Bąkowskim. Sporo z nim sparuję, więc jakby to jedno, co mam wyćwiczone w kickboxingu, to odporność na ciężkie ciosy. Nigdy nie walczyłam w K1, to jest pierwszy raz, kiedy i nie umiem używać kolan, tego mi brakowało. Co Judyta akurat wykorzystuje bardzo dobrze i parę tych kolan to jeszcze czuję tutaj na brzuchu. Starcie capoeira kontra Muay Thai było bardzo fascynujące, bo publiczność poderwało, publiczność, która siedzi w operze i nie ma takiego, powiedzmy, kibicowskiego nastroju, ale tutaj udało się, powiedzmy, rozgrzać ją tą walką. Chciałabyś jeszcze tu powrócić? Jeżeli mnie zaprosicie zawsze, bardzo chętnie. Ja cię zaproszę po tym, co widziałem, to po prostu jest, dla mnie to jest niesamowite, tak? Przyjąć walkę w ostatniej chwili, przyjechać i naprawdę dać dobrą walkę, bo to się podobało publiczności, zresztą było słychać po brawach, prawda? Bardzo mi miło, jak tylko dostanę zaproszenie, stawiam się w każdej chwili. Dominika Rembelska dla portalu Fight Sport. Naprawdę, dziewczyna z charakterem, z hartem ducha przyjechała dzisiaj, postawiła naprawdę mocny opór Judycie Niepogodzie, mistrzyni świata Muay Thai i pokazała, że capoeira nie jest na straconej pozycji. Ludzie, uczcie się. Wychowanka Piotra Bąkowskiego, mistrza świata w kickboxingu. Cóż, czekamy na kolejne pojedynki, tak powiem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.